momencie na Lux Ruffles takie między innymi okazje. Na Franceska Bianchi zapach Sticky Fingers, chyba tak to się wymawia. Mam flakonik, już wielokrotnie o tym zapachu opowiadałam i to był taki zapach, który bardzo szybko próbka zamieniła się flaką, bardzo mi się spodobały. Chociaż powiem szczerze, po może nazwach, no tak może myślałam, że inny nie. W każdym razie ten jest świetny. I to jest bardzo dobra cena. Jest to ekstrakt. No w tym momencie to jest to, nie wiem, jakieś tam 9 zł za 1 ml tego ekstraktu, gdzie za zapachy już chodzą dużo, dużo drożej, chyba blisko 500 zł. Mamy tutaj cynamon, irys, patchouli. Mamy część no, takich nie moich, typu kasztoreum, natomiast ten zapach jest o tyle ucharyzmatyczniony lekkim przebrudzeniem, co nie stanowi dla mnie problematyczności jakiejś animalistycznej. Także nawet jeżeli są to nuty, które za bardzo nie lubię, niekoniecznie po drodze z sandałowcem, heliotropem, tonką, to całość jest po prostu przepiękna. I na moim kanale jest omówienie tegoże zapachu. W dobrych cenach, jeżeli chodzi o Bianki, jest też na przykład Dark Side, kiedyś opowiadałam też o nich, bo nie wszystkie są w tych cenach 200 coś. Dark Side, o. I kiedyś o tym zapachu opowiadałam. Miód z przyprawami, taki przybrudzony, też nuty właśnie takie cięższe, kadzidło, patchouli. Na moim kanale tego zapachu omówienie również jest. Ja w ogóle mam najnowszy zapach Francesca Bianchi, ten coś z marmarem w nazwie, ale jeszcze nie testowałam. Wybrałam sobie jego próbkę między innymi do flakonika nowego Jorum Studio, tego ADKR. W każdym razie sama marka mnie ciekawi, bo są to takie bardzo konkretne, zawiesiste zapachy. Chociaż są specyficzne, są bardzo zmienne. Miałam kiedyś i chyba też są na Luxury. Ich taki klasycznie, intrygująco szyprowy zapach. Tak, że powiem, luksusowo szyprowy. Tak czuję, że to jest taki szypr na bardzo wysokim jakościowym poziomie. I czy tutaj on jest? Jeszcze w jakiej on jest cenie. W ogóle moim pierwszym flakonikiem z Bianchi kiedyś lata temu to było Sex and the Sea. Niestety nie do końca mi z nim było po drodze. Angel zaraz trochę dla mnie były za słodkie. Under My Skin myślałam, że właśnie tak po nazwie, że to będzie ciekawe, ale coś mi nie gra u mnie. Chyba był i go nie ma teraz tego, o którym mówię. Tutaj jeszcze, o Boże, tych reklam. Chciałam pokazać, niby na fragrancji jest 20 zapachów na przestrzeni 8 lat. Perfumiarzem jest właśnie Franceska Bianchi. Bardzo dużo zapachów poznałam, o wielu opowiadałam na moim kanale. Większość u mnie nie po drodze, tego nie poznałam, nie kojarzyłam ten. O! Etruscan Water. Tak jeszcze patrzę, nie znam Love for Sale, jakiś nowy zapach. Zaraz zobaczę. W każdym razie to jest ten taki właśnie, co miałam. Dzisiejsze chyba tam trochę mam. No tutaj jak widać ten mech robi po prostu porządną robotę dla całości, że to jest taki wydźwięk szyprowy. Mi się osobiście tutaj porównują do... Nie, nie kojarzą mi się. Etruscan Water właśnie miałam Sex and the Sea flakonik. Mam flakonik Sticky Fingers, Sticky Lips chyba nie poznałam. Generalnie te zapachy, nie mówię, że mają jakieś tam podobne, identyczne nuty, ale charakterystyczne jest dla tych zapachów to, że one są takie mocno przeładowane nutami i mocno przeładowane takimi konkretnymi nutami, takimi może niekoniecznie czy pasującymi, czy niepasującymi, ale takie właśnie duże, jakichś takich ciężkich nut bazowych, jakichś tam dodatków animalistycznych, co nie znaczy, że one wszystkie jakoś muszą mieć stronę animalistyczną, trudną. Lover's Tale, czy nie wiem, jak to się mówi, i jeszcze jeden. Black Knight. Oba są takie w ogóle też i dobre na skórę męską. I teraz nie wiem, któryś by tak ciekawie, tak surowo, tak ostro, tak w ogóle pięknie, tak intrygująco, ale na skórę męską. Skórzany. Chyba oba były takie właśnie w taką stronę. Bo tutaj też jest skóra, ale są takie nuty, że sprawdźmy jednak tego Black Knight. Ciężko powiedzieć, bo w obu są jakieś takie dodatki, które tę skórę przełamują, więc nie wiem, którą musiałam sobie te zapachy odświeżyć. Chyba, że gdzieś tam jakieś relacjonowałam.
Wiem tylko tyle, że te zapachy są te dwa naprawdę udane, ale nie na mnie. W sensie, nie, że dla mnie są nieudane, tylko ja nie widzę ich na sobie w życiu globalnym. Takim sobie sprawdzającym, testowym, nadgarstkowym, zdjęciołokciowym, tak obserwacyjnym, owszem, ale bardziej generalnie, jeżeli już na skórę męską, jeżeli chodzi o użycie globalne, ale generalnie nie w nie za dużej ilości. To jest taki zapach do oszczędnego użycia. To jest ten. Ma Mariner's Rim. Tego mam próbkę. Z 2024 roku. Czy zapach po nutach mój? Niekoniecznie. Bo lawenda, kwiat pomarańczy. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko lawendzie, ale ona może skręcać jakąś taką kolońską czy męską stronę. No nie wiem, będę sprawdzać, to będę oczywiście relacjonować. Może doczeka się typowego omówienia, takiej typowej recenzji na moim kanale. Porównuję do Etruscan Water. To mnie aż tak nie cieszy. O, ale porównują też do Atlante. No to powiem tak. Etruscan Water miałam flakonik, Atlante mam flakonik. Totalnie do siebie niepodobne, więc nie wiem, jak można porównywać do tego, w sensie. No, te porównania widzę, że są w ogóle dziwne, ale tak patrzę, czego jest więcej. No, do Atlanty jest trochę więcej, tutaj jeszcze. Ten chyba znam zbyt pobieżnie. No dobrze. Ale na Luxury Forless jest jeszcze bardzo dobra cena. Na. Już zaraz pokazuję. Na zapach. Emir. Ja gdzieś go tam miałam na uwadze. O Jezus, ja naklikałam jakieś malowanie po ekranie. Ale ciekawe, bo można by było rysikiem coś wskazywać w trakcie filmu. Ciekawe. Zobaczymy. O, no dobra. W każdym razie, nie wiem, teraz muszę to jakoś wyłączyć. O. Emir Celestial. On jest wskazywany dla miłośników Ganymed. Ja różne te zapachy bliźniacze wskazywane poznałam. Rozczarowała mnie masa, natomiast ten w pewnym momencie był bardziej wskazywany, a cena bardzo dobra, stąd też stwierdziłam, że sprawdzę. Nuty mineralne. No, nuty takie jak w Ganymed generalnie. Bo nuty masy to były takie, że jeszcze było mango, które mogło osłodzić, nadać tego aspektu. Znaczy, w ogóle tak, bo to jest bursztyn, szafran. Generalnie coś, co dawało ten efekt bakara. Zaraz zobaczmy, czy jest ryzyko w tym emirze. Czy w ogóle emir jest na fragrantice? Bo ich nie ma. Ale właśnie dobra cena tam jest, na niecałe 80, 79, bo on nie ma cen tutaj raczej w innych miejscach poniżej 100 zł. Takie najniższe koło 120, najczęściej to takie 120, tutaj 129, ale czy gdzieś mam nuty? Jeszcze raz te nuty, ale. Dobra, na tym luksury mogę mieć tak naprawdę, albo inaczej, zobaczmy jeszcze tak. Na stronie marki, zobaczmy, będzie wtedy może najbardziej wiarygodnie. Jest ten szafran, ale nie ma bursztynu, nie ma jakiś taki. No, może nie będzie problematycznie. A jeszcze a propos okazji, uciekając od Luxury for Less. To warto też sprawdzać stronę testery perfum.pl, bo to jest podstrona Dolce i na tej stronie testery są często różne zapachy w bardzo dobrych cenach. O, tu jeszcze w ogóle potaniały. Ale ostatnio dojrzałam markę, której nie było. I tam są różne serie. Tylko czy ja. O! Tego to nie widziałam. To jest jakiś błąd, bo RB chyba nie występuje jako. O, zobaczmy, czy to działa teraz. Zaznaczanie jako 100 ml, tylko jako 90, czyli tutaj jest trochę pomieszane. Ale jest też klasyczne. To jest klasyczne RB? Chyba klasyczne.
Ja mam dwa flakoniki, duże i małe, 50 i 90. Znaczy tam z ubytkami już, ale to jest naprawdę dobry zapach i tutaj, biorąc pod uwagę ceny z L'Occitane, to chyba są dobre ceny. Często są na testery Perfum i na Dolce te rabaty 10% na różne okazje. Tylko, że teraz się jakaś żadna okazja chyba nie zapowiada. Tylko co to za marka była teraz? O! Testery Perfum.pl jest ta seria Storie Wenecjane, jak dobrze mówię. Natomiast to jest generalnie marka Valmont, tutaj źle oznaczyli. Jest ta droższa seria i jest ta tańsza. I jeden z tańszych mnie bardzo ciekawi, ale akurat jego nie ma. Może był i ktoś wykupił, albo go nie było. Natomiast mamy tutaj, z tego co kojarzę, bardzo dobre ceny, bo ta marka Valmont jest generalnie marką drogą. Kiedyś opowiadałam o kilku zapachach. To są zapachy no, na bardzo, bardzo wysokich cenach. Tylko na fragrantice jest typowo oznaczone jako właśnie Valmont, na przykład te Sea Breeze. I teraz jakiś, nie wiem co to za perfumer, to jest jakaś polska nowa perfumeria. Ze 600, no to tam i tak tanie o 200 zł, ale no właśnie, one generalnie są droższe jeszcze. Nie wiem co to za perfumeria, Laura, zaraz zobaczę. Natomiast właśnie byłam ciekawa, czy gdzieś typowo one są dystrybuowane w Polsce. Tutaj widzę, że w Ambrozja. Ambrozja to perfumeria znana. No więc one kosztują około 600, ta seria. Bo jeszcze są inne serie. Ja poznawałam, kiedyś opowiadałam kilku zapachach z tych droższych. To teraz tak, gdzie tu jest jakaś lupka, Boże, więc nie ogarniam tutaj. Zaznaczyłam właśnie Valmont, ale tutaj też są różne inne produkty. Produkty pielęgnacyjne, teraz trzeba będzie przejść. Nie wiem o co chodzi, bo nie dopowiada tego. A zapiszmy to na przykład Wenecjanę. Nie wiem o co chodzi. Może tego zapachu też tam nie ma, on jest niedostępny. O nie, już teraz jest. A, oni faktycznie, może zmiana marki może jest. Czasami tak jest, bo na przykład są teraz marki podmienione pod Jesus del Pozo. I niby już nawet, nie ma już niby nazwy z Jesus del Pozo, tylko jakoś inaczej zmienili. Nie wiem jeszcze sobie nawet na co, bo już tak było oznaczone na lotnisku. Właśnie o tych niektórych opowiadałam, chyba właśnie o tym Berde kiedyś. No i tu jest cena właśnie jeszcze o jakimś, nie pamiętam. Więc te są tańsze. Nie ma tych czarnych, ale te jak widać, opowiadałam o tym zielonym, to ceny są kosmiczne. 100 ml, znaczy kosmiczne, no. 100 ml ponad 2000, 20 zł za ml. No to się zdarza w przypadku ekstraktu, chociaż często są wtedy małe flakony, na przykład 30 takich ekstraktów. Wtedy ten koszt nie jest 2000, tylko jakieś tam, nie wiem, 500, 600, coś takiego. Poza tym mieć taki duży ekstrakt 100-mitrowy. Ekstrakty lepiej w mniejszych flakonach. Mam właśnie ekstrakty Elixir, ekstrakt Jurum Studio, różnych marek właśnie w małych flakonach i lepiej to wypada. W tej przedsprzedaży na Luxury jestem jeszcze na przykład unikaty La Prairie, ale ja w ogóle o nich nie wspominam, bo ceny są po prostu kosmiczne za te zapachy, biorąc pod uwagę, jakie ceny były. Można nadal trafić niektóre unikaty La Prairie w Krasopolskim stół za 300 coś, ale ponad 1000 za 50. Nie wspominałam też o Born to Stand Out, dlatego że teraz już się tylko stało to. Może i cena dobra względem innych cen, ale ja z tą marką mam stosunek taki, że naprawdę tyle porozczarowywało. Nie jest to marka, która w ogóle mną jakoś wstrząsnęła, raczej taki właśnie zły stosunek ceny do jakości. Z Agnieszką rozmawiałam o tym zapachu z Toma Forda. To właśnie ten, Flavia. Aj, tam chyba muszę wrócić, bo chyba tam sekundkę. Ale jeszcze tylko wspomnę, zaraz wrócę do tej brzoskwini. Made in Italy jeszcze mamy na Luxury w dobrych cenach. I ja się chyba muszę skusić na tą Romę. Ja wiem, ja powiem tak, ja się nie skusiłam ostatnio na tą Romę, bo one bywały w lepszych cenach.
Znaczy, bywały w lepszych, bywały w gorszych, bywały po 400, bywały na poziomie niewiele ponad 100. Ja mam Sycylię w ogóle, bardzo dobry zapach. Romę miałam kiedyś próbkę i Roma jest bardzo dobrym zapachem. Wskazują jako cytrusowe, aromatyczne, kwiatowe, drzewny i jest bardziej kadzidlany. Natomiast, o jest, dym kadzidlany, tutaj w opisie jest. Radość, spokój świętego miasta. Może znajdę na fragrantice te nuty, tak bardziej. Na fragrantice marka jest tak oznaczona, jako Memento Italian Olfactive, no dobrze, Landscape. Właśnie ja mam Sycylię. Takie są nuty. A tak naprawdę nuty nie wskazują, nie ma tutaj cytrusów i w ogóle, ale znaczy do neroli powiedzmy. Ale to nie tam, to nie idzie taką ostrość, gorzkość zieloną neroli, nie. Tutaj nuty jedno, a zapach, może doczeka się u mnie osobnej recenzji, to jest takie cytrusowe, przepięknie cytrusowe. Tak totalnie naturalnie cytrusowe kadzidło. Taka jakość cytrusów. Wszystkie generalnie poznałam, no ale właśnie Roma. Roma właśnie ma olibanum, ma elemi. Jest to bardzo dobry, bardzo ciekawy zapach. Tylko jak teraz wskazują do tego kadzidła, którego nazwa jest myląca, Rosarium, które znam. Jest to chyba dostępny w Maison, które znałam już wcześniej, gdzieś tam mam dekant, to no nie wiem. Roma ma klasę, Roma ma szyk. Rumu, pomarańczy, cedru. Ja bardziej pamiętam jako kadzidło, ale nie wiadomo, jakby teraz to się ułożyło. Najszlachetniejsze kreacje Chanel. No, Chanel 19 to dla mnie jest taki zielony, ostry szyb. To mi się tak z Romą nie kojarzyło. Na pewno tak, elegancki, wyjątkowy. Boże, nie się zastanawiam. Może nie są już takie ceny jak kiedyś, ale cena jest ogólnie w porządku. I chyba jest też możliwe, że na Allegro, bo część rzeczy z Luxury Forest, takich z wysyłką od razu, jest na, też na Allegro. No i wtedy można, jak się ma smarta czy coś, to bezpłatnie wysyłka. Ale wracając do Flavii, ja mam właśnie dwa zapachy. Na ten się chyba skusiłam właśnie, bo jakby generalnie ta brzoskwinia Forda mi pasuje. Nie jest jakąś moją ukochaną brzoskwinią, ale mam właśnie ciekawe, jak to wyjdzie. Tu wyszło generalnie dobrze. Ja mam jeszcze jakiś inny. W ogóle to Ampr, mam próbkę. Taki mały dekan od koleżanki. Teraz już mogę powiedzieć, że nie pasuje mi ten zapach. Zaraz zobaczmy, co mi tu tak przeszkadza. Bardzo się osładza, tak ta wanilia, ambra. W ogóle, no nie, po prostu nie. Tutaj kiedyś opowiadałam, miałam próbkę. Też nie, no ale tutaj widać, że nuty totalnie nie moje. Wanilia, akar, karmel. To już wygląda mi na traumę dla mnie. Będę miała różne zapachy właśnie z tej marki, czyli z marki marki Saba. Tu będę opowiadała. Mnie w ogóle ten zapach Saba tak niesamowicie intryguje i ja liczę, że może się pojawi na Luxury for Less w tych fajnych cenach, ale no nie wiem, nie wiem, bo mi się podoba z Saby. Więc Rain de Saba. Francuska marka niszowa, to mi się podoba po nutach. Ten zapach już pokazuję. Rose Ecstatic. Albo go nie było, albo szybko zniknął. Nie wiem, chyba go nie było. W dwóch miejscach herbata, w dwóch miejscach róże. Ambrette, które bardzo lubię. Nawet nie widziałam, że porównują do L'Ombre. Ale chyba porównują też do. A nie. Nie do tego. Tego chyba nawet nie poznałam. Znałam Synthetic Jungle, ale. Chyba, że to zmiana nazwy? Nie wiem. Nie, to jakiś inny. W ogóle muszę nagrać
filmik. O, ale porównują do Synthetic Jungle. No to dla mnie Synthetic Jungle nie są w stylu Lump. No tyle, że są oba zielone. Co jeszcze porównują do. Aha, do wody perfumowanej chyba i wody toaletowej. W ogóle muszę nagrać filmik. Które porzeczki mnie rozczarowały? Bo porzeczka jest no to mocno przeze mnie lubiona. Zwłaszcza, nie wiem, liść porzeczki, czarna porzeczka, czerwona porzeczka również. Z białą jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o dostępność, ale właśnie zapachy wokół porzeczek, które mnie w mniejszym bądź większym stopniu rozczarowały. Bo to jest ciekawe, jak można mieć czasami tak ogromne oczekiwania i po prostu nawet zapachy, które są wskazywane jako dobre, rozczarowują. Na przykład Prakt. Ja miałam takie oczekiwania, że nie zaiskrzyło, w sensie takie piękne nuty, ale po prostu czegoś mi brakowało. Czegoś mi brakowało, po prostu oczekiwania takiego porzeczkowca jak ja były tak ogromne, że właśnie czułam się dosyt. W ogóle te porównania to są dziwne. To Lavender Berisa. Pewnie Blackburn Bay.